Dzień dobry, się nazywam Basia Czyrzewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dzisiaj moimi gośćmi będzie Kamila Bondar i Adam Mazur, autorzy książki Zbieram nową sztukę, rozmowy z kolekcjonerami. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. 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 To zacznijmy od początku. Jak zaczęliście interesować się sztuką? Jaka jest wasza przygoda? No, w moim wypadku to jest takie banalne, bo jestem historykiem sztuki. Myślę, że dużo ciekawszą opowieść ma Kamila. No, ale to musiało być coś wcześniej, to nie jest wybór, który się podjął. Nie. To właśnie było, to był rodzaj buntu. Zamiast pójść na jakiś kierunek typu marketing, ekonomia, albo nie wiem, coś związanego z polityką, to poszedłem na historię sztuki ku zdumieniu wszystkich i bardzo uważam, że to był dobry wybór. Więc w ten sposób zainteresowałem się sztuką na poważnie i głównie sztuką współczesną, natomiast z kolekcjonowaniem sztuki dużo później, no bo to też się rozwijało w tym czasie powiedzmy takiego mojego życia zawodowego, więc obserwowałem to zarówno od takiej strony kuratorskiej, ale też znając na przykład jeszcze ze studiów galerzystów przyszłych, jak Michała Kaczyńskiego i Łukasza Gorczycę, miałem okazję to śledzić tak bardzo blisko, więc też poznałem z czasem kolekcjonerów, kolekcjonerki i artystów, którzy się wiązali z tymi galeriami, więc to było też jakoś tak powiedzmy logiczne w takim zakresie rozwoju zawodowego i też zainteresowania tą sztuką, która z czasem się zmieniała. No tak, a ja zrobiłam to, czego nie zrobił Adam, czyli studiowałam zarządzanie i marketing, i zarządzanie międzynarodowe, i zaczęłam pracować w Reutersie od razu po studiach i mieszkałam w Nowym Jorku kilka lat i tam zainteresowałam się sztuką. To znaczy tam chodzenie na wystawy, chodzenie po, nie wiem, różnych galeriach było tak bardzo chyba częścią takiego mieszczańskiego lifestyle'u, że ja to zaczęłam robić, i okazało się, że to mnie jakoś po prostu kompletnie pochłonęło. A po powrocie do Polski, no, kontynuowałam. To jeszcze były czasy, kiedy galerie były ukryte gdzieś na ostatnich piętrach różnych kamienic i ten świat był taki bardziej niedostępny. Alternatywne życie. Tak, takie alternatywne życie, ale i to już, i po prostu, ale bardzo szybko też chciałam coś robić w tym obszarze, czyli przeszłam od takiego zainteresowania, jak, nie wiem, jest typowe dla, nie wiem, publiczności, do, no, chciałam mieć w tym, jakiś w tym swój udział, więc zaczęło się od różnych wspólnych projektów z różnymi artystami, artystkami, później pracy w Rastrze i tak dalej, i tak dalej. A czy ten fakt, że interesujecie się wystawami, śledzicie artystów, przyjaźnicie się z nimi, wpływa też na to, że tą sztukę posiadacie, że ją kolekcjonujecie, że to jest element waszego domu? No trochę tak. Ja mam jakiś taki niewielką kolekcję sztuki, która jest związana z różnymi właśnie często przyjaźniami albo projektami, w które byłam zaangażowana, albo kaprysami. Zawsze mówię, że jest taka kolekcja kaprysów, bo kiedy już rzeczywiście decydowałam się na jakiś zakup, to był to taki jakiś taki poryw serca, albo jakiś, po prostu czułam, że coś bardzo, bardzo muszę mieć. Ale to są takie różne drobiazgi. I co to było? Co to było? No nie wiem, no na przykład fotografia takiej artystki Randy Mirzy, którą kiedyś kupiłam, to było związane z takim projektem polsko-libańskim, realizowanym przez kuratorkę i artystkę Martę Bogdańską. No różne to były, różne inne też prace. Mam taką małą pracę Rafała Bujnowskiego. No jest tych trochę rzeczy, ale to, co nas z Adamem połączyło, to jest fotografia i oboje kolekcjonujemy fotografię. No a ja też, jak wiesz, bo nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać jeszcze, od 8 lat jestem kuratorką kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, więc mam też ten... Ale to nie jest twoja prywatna kolekcja, no to nie, jest nie. Jednak inna kategoria. Ale też bardzo, wiesz, sercem do tego podchodzę. Nie, ty więc w ogóle nie umiesz, no to jasne. No tak, właśnie Kamila to traktuje jako taką bardzo też osobistą działalność, tę pracę. Adam, ale powiedz o sobie, czy o swojej kolekcji. Tak jest? Nie, bo to jest rzeczywiście interesujące. Ja miałem okazję współpracować z bankiem ING jeszcze w Holandii i tam te kuratorki nie podchodziły z takim zaangażowaniem do, wręcz
miały taki dystans, czy po prostu były z korporacji i kompletnie ich to nie interesowało, co właściwie robią. Więc tutaj ta kolekcja ING też myślę, że jest szczególna. I też tak się poznaliśmy z Kamilą. Pamiętam, że robiliśmy rozmowę, jak Kamila przyszła do ING. I mnie to też interesowało właśnie, jak, dlaczego ta kolekcja tak się różni od tych innych kolekcji korporacyjnych. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja może to jest prosty, że ja do końca zdjęć nie zbieram, czy fotografii, raczej się tak tą fotografią interesuję i to, znaczy rozmawialiśmy o tym, że zbieram tę fotografię trochę tak ratunkowo, czyli że na przykład tak z Łukaszem Trzygoczycą się spotkaliśmy, gdzieś licytując różne rzeczy, które były wyprzedawane za jakieś bezcen i by w wypadku, gdybyśmy tego nie kupili, to poszłyby po prostu na rozkurz albo gdzieś na śmietnik, albo nie wiadomo, gdzie by trafiły, więc to były takie zbiory, które właściwie nie miały takiego charakteru właśnie, znaczy też był to jakiś poryw serca ostatecznie, ale raczej to wynikało też z takiej sytuacji, że jak coś widzę, że tak, z takiej może bardziej odpowiedzialności i też później część tych zbiorów gdzieś tam rozdałem, czy się ich też jakoś pozbyłem, a część rzeczywiście mam, ale to są w sumie nieliczne zdjęcia. Jednym z takich wyróżników, czy tym, co by nas odróżniało od takich kolekcjonerów, którzy są też w tej książce, to jedną z takich definicji kolekcjonera, kolekcjonerki jest to, że zbierają, jak już im się nie mieści w domu, czy nie mieści im się na ścianach, to nadal kupują sztukę, tak, więc w moim wypadku jest tak, że jednak to się ogranicza do ścian, tak, żeby jednak coś było na tych ścianach, ale są to jakieś czasem prezenty od przyjaciół, czy właśnie rzeczy trochę takie randomowe, natomiast nie jest to taki rodzaj pasji, który by sprawiał, że muszę mieć magazyn sztuki i po prostu kupuję ją tak, że całe mieszkanie, czy kolejne mieszkania są tą sztuką zastawione, tak dosłownie, więc to jest też jedna z takich, myślę, że bardzo wyraźnych różnic między tymi naszymi kolekcjami, takimi rodzinnymi, czy powiedzmy dekoracyjnymi, a już taką pasją, która przybiera no, kształt niemalże takiej jakiejś już praktyki instytucjonalnej, gdzie kupuje się naprawdę bardzo dużo, ma się określony budżet, jest to stała, konsekwentna też praca nad rozwojem tej własnej kolekcji sztuki. To jest wasza definicja, którą przyjęliście, tak? Jedna z definicji. Ale myślę, że całkiem taka sensowna, tak? No bo to każdy można powiedzieć, że coś, jak ma mieszkanie i ma pustą ścianę, no to coś mu tam nie pasuje, coś by chciał mieć. Mniej lub bardziej, nie wiem, minimalistycznego, współczesnego czy dawnego. No, ta pusta ściana jest takim wyzwaniem. Natomiast jak już są zapełnione te ściany właśnie w mieszkaniu, no to wtedy jest pytanie, tak? Co dalej? Czy zbieram, czy właśnie sobie z tym przebywam, czasem zmieniam coś, ale jakby z tym zostaję już. Ja się nie do końca zgadzam z tą kategorią, że tych prac musi być aż tyle, żeby się nie mieściły. No bo po pierwsze ludzie mają bardzo duże domy, to czasem może być ich całkiem sporo. A po drugie, no po pierwsze uważam, że bycie kolekcjonerką czy kolekcjonerem to jest też taki kwestia takiej autodefinicji, czyli takie świadome podchodzenie do budowy zbioru, a czasem bardzo mały zbiór, liczący nawet kilkanaście obiektów, może być czymś już prawdziwą kolekcją. To nie musi być tak, że tych prac musi być bardzo dużo. No akurat szczerze mówiąc, na pomysł w przypadku fotografii, naprawdę można całkiem dużo jej mieć w domu, zanim zapełni wszystkie ściany i wszystkie szuflady, więc czyli to jest trochę świadomość, nie trzymałabym się tego. Samoświadomość, wyzwanie, misja. A co kolekcjonerów łączy charakterologicznie? Jaki to jest typ ludzi? Bo zbadaliście sporo przypadków, rozmawialiście z nimi bardzo osobiście, byliście w ich domach, oglądaliście ich kolekcje, znacie ich od wielu lat, obserwujecie kątem oka, często rozmawiacie towarzysko. I jaki typ człowieka się wyłania z tej grupy? Znaczy, przede wszystkim w tej książce są tacy różni kolekcjonerzy i kolekcjonerki. Właśnie chodziło nam o to, żeby pokazać taki przekrój, też charakterologiczny, czy też różne możliwości tego, takiego doświadczenia właśnie sztuki, też nowej sztuki, na przykład nie ma tej kolekcjonerów sztuki dawnej i kolekcjonerek, więc chodziło też nam o uniknięcie takiej sztampy, z którą trochę mieliśmy do czynienia
w tych poprzednich publikacjach, gdzie w Polsce często myśli się o kolekcjonowaniu, że jest to dla bardzo, bardzo zamożnych ludzi, dla, nie wiem, osób takich jak państwo Starakowie, czy Grażyna Kulczyk, no miliarderów, mówiąc wprost. Tutaj muszę wtrącić cytat, bo to jest bardzo ciekawa wypowiedź. Jakub Antosz, jeden z bohaterów, mówi, że najdroższą pracę kupił za 15 tysięcy i to było 10 lat temu, kiedy zarabiał 2,5 tysiąca miesięcznie, więc sztuka była sztuką wyrzeczeń. I jest waszym kolekcjonerem. Tak, znaczy też w tej książce są inni, którzy mówią o tym, jak na przykład brali kredyty, czy po prostu musieli mieć, czy na przykład takie składki robili wśród znajomych, żeby jakiś obraz kupić i go potem spłacali przez ileś lat. Więc oczywiście są to ludzie w jakiejś mierze zamożni, ale nie tylko, no bo Jakub Antosz myślę, że jest normalnym człowiekiem w sensie i zarabiania, i takiego kapitału, jaki posiada. W sensie średniej krajowej. Natomiast to, co ich łączy, moim zdaniem, to jest taka niezwykła pasja, czyli taki rodzaj oddania, który, czy takiego poświęcenia, którego nie ma większość osób, tak? Czyli powiedzmy, że tak uzupełniając tę moją definicję, to nie chodziło o to, że ktoś ma tam fotografię, nie wiem, po rodzinną i, sobie, i że to jest kolekcja, tak? Tylko, że, jest to, że to wynika też z jakiejś takiej emocji właśnie, ale już nawet nie z takiego porywu serca, o jakim ty wspomniałaś, tylko rzeczywiście z czegoś, co staje się czymś nadmiarowym, tak? Już nawet nie hobby, nie jakimś zainteresowaniem, tylko właśnie jakimś takim doświadczeniem bliskim pasji. Też chodziło o to, żeby to tutaj zdiagnozować w tej książce, bo jedna z takich publikacji, która nas mocno striggerowała, została wydana dosłownie tam rok wcześniej przez Mocach, przez Maszę Potocką. Ona to diagnozowała jako chorobę psychiczną, właśnie zbieranie sztuki. Oczywiście ja nie uważam, żeby ludzie, którzy zbierają sztukę i wydają pieniądze na sztukę, byli szaleńcami. Ona nawet tam zamówiła taki tekst, Masza w sensie, zamówiła tekst u psychiatry, który opisał to jako taką jednostkę chorobową, bliską hoardingowi. No i tam się właściwie trochę tak pastwiła nad tymi kolekcjonerami, dystansując od nich. Natomiast my chcieliśmy zrozumieć jakby to, kim ci ludzie są. I moim zdaniem no to jest przede wszystkim takie, bo to, co Kamila powiedziała o tej autodefinicji, że oni też bardzo często te rozmowy zaczynali od tego, że się dystansowali, że nie, ja nie jestem kolekcjonerem, no mam tam, nie wiem, 300 obrazów i 20 instalacji. Wypierali się swojego nałogu. Tak, to nie jest, to jeszcze nie jest kolekcja. Tak, to nie jest to kolekcja. To jest jakiś taki zbiór tylko. Ja nie czuję się, żebym był jakimś kolekcjonerem wielkim i tak dalej. Więc chodziło o to, żeby też pokazać taką dynamikę tego kolekcjonowania. Więc te kolekcje są tutaj i takie bardzo prywatne, intymne i robione przez właśnie, zbierane przez osoby, które nie mają wielkich budżetów i osoby dosyć zamożne, które jakby rozpędzają się w tej swojej pasji, budzą się któregoś razu, któregoś ranka i stwierdzają, że chcą zacząć, że czegoś im brakuje i jest to sztuka, tak? Tutaj na przykład jest takim przykładem małżeństwo Szafrańskich, czy... Ale to zobacz, ale to akurat jest, bo ja jeszcze może dodam do tego, że my zapraszając i myśląc o tym, kto, z kim będziemy rozmawiać, właśnie szukaliśmy bardzo różnych osób, które nam na taką trochę, zbudują taki przekrój, taką typologię trochę różnych kolekcjonerów i mamy tu osoby właśnie z domów, gdzie była tradycja kolekcjonowania i które kontynuują już to, co zaczęli ich rodzice. Mamy takich, którzy, nie wiem, gdzie jakąś istotną rolą w ich życiu była pani od plastyki w liceum. To w ogóle jest bardzo częsta historia. Że uwrażliwiła. Uwrażliwiła, że po prostu ktoś, spotkali kogoś takiego na swojej drodze. Mamy ludzi bardzo zamożnych, mamy ludzi bardzo o małych możliwościach, mamy osoby z różnych stron Polski. Ale ja znajduję bardzo jasną zasadę. No. Mi się wydaje, że dla wszystkich tych ludzi ważne jest stworzenie sobie nowego, innego świata, bo oni są ze świata finansów, prawa. No, Antosz jest matematykiem, który zajmuje się rzemiosłem i ten świat sztuki jest czymś też, co definiuje jako pewien rodzaj hobby i fascynacji, ale jednak środowiska, do którego wchodzi na pewnym etapie życia. Więc chodzi im o uczestnictwo, a posiadanie obrazów, fotografii, rzeźb, obiektów jest taką formą związywania się, jest pretekstem do zawierania jakichś znajomości, przyjaźni, często wchodzenia w jakieś struktury, które są bardzo hermetyczne, że to jest jakiś rodzaj podwójnego życia i kolekcja staje się taką machiną, która ich przenosi.
No tak, ale są też tacy, którzy bardzo unikają kontaktu z artystami, bo są tak bardzo związani z... Obcują z nimi w inny sposób. Tak, no właśnie, że po prostu, że to nie, właśnie są tacy, którzy, tak jak mówisz, dla nich poprzez budowanie kolekcji stają się częścią środowiska i to się, to jest jakby, no w jakiś sposób determinuje ich sposób życia, styl życia, a są tacy, którzy no bardzo wiążą się z samym obiektem, przedmiotem i no i skupiają się na tym i tak naprawdę nie za bardzo chcą poznawać autorów tych dzieł i nawet, no są osoby, które z tego powodu kupują częściej poza galeriami, na przykład na rynku aukcyjnym, dlatego, że ale tych jest rzeczywiście mniej, no więc plus myślę, że być może to... jest to etap jakiegoś onieśmielenia, obwąchiwania. Tak, znaczy nam chodziło rzeczywiście o taki przekrój, ale też o wskazanie takiej dynamiki kolekcjonowania, bo ono się zmieniło w ostatnich latach bardzo poważnie, też tak zmieniał się rynek sztuki. Ta książka też, myślę, że co jest ważne, wynika z takiej inicjatywy kolekcjonera Andrzeja Majewskiego, który jakby jest współ... takim, nie wiem jak go nazwać, tutaj takim duchem, który, czy takim spiritus movens z tego projektu. Inicjatorem. I też od tekstu Stacha Szabłowskiego właśnie o tej jego kolekcji, jego praktyce to się jakoś zaczęło. I też właśnie takim zadaniem, jakie nam Andrzej wyznaczył, było też, by zrobić taką książkę, która by otwierała dyskusję o tym, czym to kolekcjonowanie jest. Ponieważ kolekcjonerzy bardzo często są tak zmitologizowani, i niechętnie mówią o tym, co zbierają, oczywiście też ze względów bezpieczeństwa, ale też jakby może nie wypada, więc często rywalizują ze sobą, wstydzą się trochę na przykład zakupów, które by ich jakoś może, nie wiem, kompromitowały, a są właśnie ich tak, wynikają z ich porywów serca. No jest to taki... Bardzo osobista sfera. Tak, absolutnie, intymna. I tutaj też naszym zadaniem było dotrzeć do tych osób i namówić się na rozmowę. I też wiele tych rozmów właśnie zaczynało się od tego, że nie, ja nie jestem kolekcjonerem, nie ma o czym mówić. Tak? To powiedzmy o tej dynamice. Jak się zaczyna? Zaczyna się od jednego obrazu, który chwyta za gardło i za serce. Znaczy to jest różnie, bo ci właśnie państwo szafrańscy z Poznania, oni na przykład właśnie to zbierają już w trzecim pokoleniu, tak? Ta kolekcja jakby to przychodzi z wychowaniem. A to jest rzadkość. No, tak. To zależy, bo w Krakowie czy w Poznaniu, w takich mocno ugruntowanych mieszczańskich kulturach, to wcale taka rzadkość nie jest. I to też jest o jakimś statusie, jakiejś takiej ambicji. Oni tej sztuce towarzyszą, mają bardzo wyraźnie też zaznaczone takie swoje upodobania i to rozwijają, tak? I też przekazują to dzieciom, bo to też jest jedno z takich pytań, które tam mówiliśmy się z Kamilą, że zadajemy właśnie, co będzie po śmierci tych kolekcjonerów, jak żyje dalej kolekcja. No więc oni mają na przykład taki imperatyw, żeby to przekazywać dalej swojej rodzinie, też jakimś instytucjom, na przykład muzealnym, żeby wspierać tę kulturę w taki elementarny sposób, będąc też częścią przedśrodowiska artystycznego jako prawnicy. Natomiast inni no, mają czasem właśnie tak jak państwo Krupowie, budzą się dosłownie, tak jak właściciel tutaj firmy Kruk, któregoś razu i stwierdza, że musi zmienić coś w swoim życiu, przebieg Ironmany i różne inne rzeczy już zrobił, osiągnął sukces i tak jak w piramidzie Maslowa, na którego się powołuje, zaczyna wchodzić bardzo świadomie w sztukę. Kupuje wszystko, co jest na aukcjach, w katalogach aukcyjnych Desy, potem mu to nie wystarcza i wchodzi w sztukę współczesną, wciągając w to swoją organizację, swoich partnerów biznesowych, swoją rodzinę i coraz bardziej w to inwestując i też się w tym jakby tak pogrążając w jakiejś mierze, czy tak zanurzając. Więc tutaj tych takich sposobów jest wiele. Nie wiem, Kamila, który dla ciebie jest... No ja wydaje mi się, że to, o czym te rodziny ta tradycja jest rzeczywiście nie tak często występująca w Polsce, to jest chyba bardziej charakterystyczne dla Europy Zachodniej, gdzie jest więcej takich rodzin i ta tradycja mieszczańska była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Natomiast taka historia, którą ja chyba słyszę najczęściej od naszych rozmówców, ale nie tylko, no to już zaczęło się od jakiegoś przypadkowego zakupu. No, nawet najczęściej fatalnego i wstydliwego. No tak. Bardzo często kolekcjonerzy mówią, że właśnie swój pierwszy obraz to chowają za szafą, ale nigdy go nie sprzedadzą, no bo to jest to wspomnienie, tak, taki początek i nawet to są jakieś przypadkowe zakupy, a nawet czasami na wakacjach, ale od tego się zaczyna i później
Poponice do Kłębka. No teraz, a jakie są etapy? Bo to jest bardzo ciekawe. No właśnie. Chyba, wydaje mi się, że takim etapem, że wiele osób zaczyna od teraz szczególnie, zaczyna od kupowania online albo korzysta z różnych aukcji, a ten kolejny etap to jest spotkanie, nie wiem, na przykład kontakt z artystą, którego praca się posiada, później ten kontakt, czy to spotkanie w pracowni prowadzi do tego, że taka osoba udaje się do galerii, która reprezentuje danego artystkę i później już wchodzi powoli w ten świat galerii, odwiedza kolejne i poznaje innych artystów. I to jest bardzo ciekawy etap, bo galeria, to przez przekroczenie progu galerii, to jest jakby przełamanie pewnego zakłopotania dla bardzo wielu osób, jakiegoś poczucia wstydu, bo to jest sklep, w którym nie ma cen, w którym ktoś będzie chciał rozmawiać, więc trzeba coś odpowiedzieć, będzie się ocenianym, bo ta cisza wybrzmiewa. Jak wygląda, i teraz mam wrażenie, że galerie, które stały się, które po prostu wyrastają jak grzyby po deszczu, stały się takim elementem miasta, który jest bardzo widoczny podczas Warsaw Gallery Weekendu. I one oferują pewnego rodzaju serwis. To jest pewnego rodzaju program, który wychodzi do widza, który go zaprasza do środka. Jak teraz wygląda misja współczesnego galerzysty w Warszawie? To znaczy, ta nasza książka jest drugą w takiej serii, którą mam okazję robić i 2 lata temu wydaliśmy książkę właśnie poświęconą tej scenie galeryjnej warszawskiej, Warsaw Gallery Weekend zwłaszcza. To się nazywało Tu jest sztuka i ten profil tam został tak przez nas dosyć dobrze opisany. Znaczy, ja bym tutaj zwrócił uwagę na jednak taką... Może, żeby też nie popadać w taką przesadę, bo tych, jak powiedziałeś, tych galerii jest jak grzybów po deszczu, no to jak się porówna to ze sceną paryską, berlińską czy nowojorską, no to jest naprawdę jakiś początku, tak? Ale obiecujący. Obiecujący, tak, natomiast ta dynamika, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że... No można się też porównać, wiesz, do Pragi i innych w drugą stronę i wtedy okazuje się, że nasza scena artystyczna jest czymś bardzo wyróżniającym. No tak, ale się. Też, to, znaczy to jest jedna rzecz, a druga, na którą chciałem, no tak, ale też bym tutaj dyskutował, bo to jest może porównywalne, tak, natomiast nie ma takiej, więc ten profil tych galerzystów też jest dosyć specyficzny i to, co zwraca uwagę na przykład, to jest to, że i w tej książce, i na tej scenie galeryjnej dominuje sztuka polska dla polskich kolekcjonerów w Polsce. I to jest takie bardzo też w jakiejś mierze dla mnie to jakoś niepokojące, czy ja bym chciał, żeby to wyszło z takiego gdzieś bąbla, tak, czy takiej bańki. I myślę, że ta scena i kolekcjonerska, i galeryjna gdzieś do tego dąży, czy zmierza. Tutaj widać, że nawet na tych targach w hotelu Polonia takie próby są podejmowane, żeby zapraszać... hotelu Warszawa. Oczywiście, w hotelu Warszawa. Są zapraszane galerie spoza miasta i spoza Polski. Natomiast ci galerzyści, myślę, że są niesamowicie teraz już tak sprofesjonalizowani i ta obsługa jest zupełnie na innym poziomie niż właśnie było to 15 czy 20 lat temu, więc część tych kolekcjonerów, która właśnie kupowała wtedy w tych, tak jak Kamila powiedziała, ukrytych jeszcze wówczas, w sumie nie tak dawno temu, galeriach, no wspomina to jako takie czasy niezwykłe, wręcz jest to otoczone taką aurą, jakiejś takim, czy taką mitologią właśnie, że można było kupić bardzo tanio pracę świetnych artystów, gdzieś się wchodziło do bramy. Teraz to jest właśnie już takie pod patronatem Wołga i tam są i aktorzy, i aktorki i jest cała taka taki PR i te wszystkie wieczory kolekcjonerskie i poprawność polityczna w imprezach, które towarzyszą WGW, które jeszcze niedawno zupełnie nikt nie brał pod uwagę, więc to się bardzo zmieniło i też tak otworzyło właśnie na tę nową publiczność kolekcjonerską. Część osób to krytykuje, no wydaje się, że to było nieuniknione, żeby to poszło w tym kierunku. No ale słuchaj, ale są różne galerie, nie wszystkie, nie we wszystkich pojawiają się celebryci. No nawet bym życzyła sobie, żeby
żeby więcej osób spoza świata sztuki uczestniczyło w tym świecie i to się, nie wiem, może powoli dzieje. Ale wydaje mi się, że są galerie dla każdego. Są też takie galerie jak Galeria Turnus, najmłodsza chyba warszawska galeria prowadzona przez dwie wspaniałe dziewczyny, które nie wiem, bardzo dużą właśnie, niezwykle dużą wagę przykładają kwestii goszczenia i witania publiczności swoich gości. I więc wydaje mi się, że one są bardzo poważne i naprawdę robią, mają dobry program i fajne wystawy, ale jednocześnie bardzo, bardzo skupiają się na tym, żeby każda osoba, która się pojawi w ich przestrzeni, czuła się dobrze i komfortowo. Więc nawet w tych takich galeriach, które, nie wiem, byśmy kiedyś, nie wiem, określili mianem alternatywnych, takich najbardziej offowych, to się dzieje. Więc ten serwis jest, myślę, że już jest no tak, wszędzie. Ale żeby to było jak z grzybami po deszczu, to ja bym chciał, żeby było 10 takich turnusów w edycji, albo 15, a nie jeden, tak, który od razu sprzedaje całość oferty pierwszego dnia WGW, tak? No, ale mówimy o WGW, a był też Fringe, wiesz. Wydaje mi się, że jest całkiem dużo się dzieje. Nie, może. I to, więcej, o czym mówisz, wiesz, też chciałam się odnieść do tego, co mówiłeś o tych zagranicznych artystkach i artystach i zainteresowaniu kolekcjonerów nimi. No to też to jest taki etap, wydaje mi się, w który dopiero polska scena wchodzi. No pojawiają się zagraniczni artyści i artystki też w programach polskich galerii. Nasi kolekcjonerzy jeżdżą coraz częściej, znaczy jeżdżą na targi i wydaje mi się, otwierają się też na sztukę zagraniczną. Rzeczywiście chyba tylko jeden czy dwoje z naszych rozmówców kupuje pracę zagranicznych artystek. Dlaczego to jest? To się powoli dzieje. Ale dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego oni mają opory? No, bo to bardzo prosta odpowiedź, bo większość z nich kupuje rzeczy, które są im bliskie, z którymi się jakoś utożsamiają, też się pokoleniowo czasami utożsamiają. To nie dotyczy wszystkich, ale bardzo wielu z nich to jest po prostu im kulturowo bliskie. Polska sztuka jest o Polsce w jakimś sensie. Co, ja myślę, że to jest bardziej skomplikowana rzecz, bo ta sztuka polska teraz jest bardzo droga i tutaj ta książka, myślę, że powinna zainteresować właśnie kolekcjonerów i kolekcjonerki, bo ona też opowiada o tej zmianie i też ci kolekcjonerzy w tych przez nas przepytywani opowiadają o takich swoich problemach, na przykład z ilością jakichś rzeczy takich, że może to jest jakaś bańka spekulacyjna, że może coś tam się dzieje na tym rynku nie takiego, że się wycofują z zakupów, tak, o takiej swojej dynamice też zbierania czasem intuicyjnego, czy kupowania, może pod kątem inwestycyjnym, albo nie do końca. Więc tutaj jest szereg takich ruchów, które czytając te rozmowy, można zobaczyć, jak ci kolekcjonerzy cały czas reflektują na temat tego, czym ta sztuka jest. Natomiast oczywiście myślę, że to bardzo dobrze wychodzi w rozmowie z Małgosią Smagorowicz, gdzie ona mówi też, no bo są bardzo, powiedzmy, że jeżeli ktoś już ma te pieniądze, dzieci wysyła do szkół w Europie, w Londynie, w Stanach, nawet, nie wiem, gdzieś w Azji, powiedzmy, są takie przykłady, tak, jakby bardzo dobra edukacja, robią biznesy w całej Unii Europejskiej i na świecie, mają horyzonty zupełnie niezwykłe, a sztuka jest lokalna, tak, no to tutaj coś jednak się nie zgadza. I w tej rozmowie z Małgosią Smagorowicz ona zwraca na taką potrzebę właśnie tego, że ona pochodzi z rodziny inteligenckiej i zostało jej to gdzieś też tak ma zakodowane, żeby też wspierać tę sztukę polską, że to jest bardzo ważny taki element. Że jest mecenatką. Tak, ale też chodzi o to, że wiesz, w tych czasach ponurych, kiedy, które się skończyły, jak wiemy, 15 października, ale przez tych 8 lat też było, to jest epoka, było takie poczucie, że na przykład te instytucje publiczne nie domagają, że ci artyści nie są wspierani, że bardzo wiele osób odpada od tej sztuki, więc ci kolekcjonerzy i ten rynek galeryjny też miał taką funkcję właśnie no, takiego prywatnego mecenatu nad tą sztuką współczesną i myślę, że to się bardzo też dobrze udało, może aż za dobrze, że to weszło w taką fazę komercjalizacji czy jakiejś spekulacji. To jest osobne takie zagrożenie. Natomiast Małgosia właśnie o tym mówi w ten sposób, tak, że ona też ma takie poczucie, że na przykład no, jakby miała zbierać niemiecką sztukę, jakby to wyglądało. Tak, że ona jednak jako Polka ma taki obowiązek wręcz, żeby wspierać tych artystów polskich. Chociaż oczywiście jeździ na targi, jak jest w Wiedniu, to jedzie na targi Wiena Fair, do Paryża też jeździ, to ogląda, ale ostatecznie
chce mieć tą sztukę polską. Więc to też jest taki może romantyczny, jak mówiłaś o tym porywie serca, tak, że jednak tutaj to, co nasze, też musi być jakoś tak zabezpieczone. Ale żeby funkcjonować na szerszych wodach, pewnie trzeba mieszać, prawda? Żeby te prace polskich artystów wypływały, były porównywane. Jest to nieuniknione. I w związku z tym strategicznie rozumiem, że doradzacie, że należałoby zmienić myślenie. Znaczy, wiesz co, tu jest problem też taki, że na początku wieku, jak ta sztuka polska wchodziła tak przebojem, to jednak ona, tak jak Wilhelm Sassnal przykładowy, no to on miał bardzo duży sukces międzynarodowy, który nie był do końca konsumowany tutaj przez kolekcjonerów w Polsce. Teraz jest odwrotnie, czyli większość tych młodych artystów nie ma żadnych sukcesów międzynarodowych i w Polsce też nie są bardzo pokazywani w instytucjach publicznych, natomiast mają bardzo dobry odbiór komercyjny i kolekcjonerski. No ale wiesz, to jest trochę niesprawiedliwe, bo był jeden Wilhelm Sassnal. Nie, było więcej. Więc teraz jest, nie wiem, Małgorzata Mirgatas, bardzo na topie, albo nie wiem, Ewa Juszkiewicz, która odnosi jakiś sukces komercyjny też za granicą. I wydaje mi się, że dlaczego prace Wilhelma Sassnala nie trafiły tutaj masowo do polskich kolekcjonerów, wynika też z tego, że bardzo szybko te prace były dla nich po prostu niedostępne ze względu na ich cenę. I to, o czym powiedziałeś w pewnym momencie, czyli że teraz polska sztuka jest dużo droższa, te jakby ceny rzeczywiście poszły do góry w ciągu ostatnich paru lat, tak przeciętnie, sprawia, że ta różnica między nie wiem, pracą, którą można kupić w Polsce, a pracą artysty na podobnym poziomie rozwoju za granicą już jest bardzo niewielka. W zasadzie te prace kosztują tyle samo, co też umożliwi polskim kolekcjonerom teraz również zainteresowanie się sztuką nie tylko polską. Ale tak, to jest jakby ważne, żeby też kupować sztukę zagraniczną, bo ten cały system świata sztuki polega na tym, że żeby polskie galerie mogły jeździć na targi, były zapraszane na różne targi, to na tych targach powinni się pojawiać też polscy kolekcjonerzy, którzy tam robią zakupy nie tylko w polskich galeriach. Więc moglibyśmy sobie tego życzyć. Tymczasem polscy kolekcjonerzy polują na polskich artystów w zagranicznych galeriach. Tak, to się też zdarza. To się też zdarza, polscy młodzi artyści już mają nie tylko galerie w Polsce, ale też zagraniczne i muszą jakby dzielić pracę. I czasem rzeczywiście, teraz, szczególnie po pandemii, był taki moment, że chyba po raz pierwszy od dawna te prace znikały w ogóle w okamgnieniu. Ale to było inwestycyjne, prawda? Wszyscy mówią o tym, że to jest pewnego rodzaju zjawisko, że nie należy się do tego przywiązywać, że za chwilę będzie korekta. Wydaje mi się, że to się wzięło też stąd, że w pandemii ludzie nie mieli na co wydawać pieniędzy, siedzieli zamknięci w domach i znam parę takich historii, zresztą wspaniałych historii, znam takie osoby, które właśnie siedząc w domu albo siedząc w biurze zaczęły kupować prace na aukcjach. Później właśnie, tak jak już opowiedziałam, trafiły do artystek i artystów i później do galerii. I nagle się okazało w trakcie pandemii, że tych osób, które chcą kupować sztukę, jest dużo, dużo więcej. To jakiś musi mieć związek. Na pewno nie tylko z jakąś, nie wiem, bańką spekulacyjną. To nie są... Nie mówię o bańce, ja mówię o celu. Tak. Wiesz co, bardzo często chyba u niektórych, tak zastanawiałam się patrząc na tę listę, zdarza się, że taki pierwszy zakup jest związany z taką motywacją inwestycyjną, a później się okazuje, że... Że to działa, jest miłe. I w ogóle, że też inwestowanie w sztukę to jest takie bardzo długoterminowe, to jest taka bardzo długoterminowa i strategiczna inwestycja. Trudno obracać dziełami sztuki tak w krótkim terminie, więc wymaga to właśnie zaangażowania na lata. No i się w międzyczasie okazuje, że jest tyle jest innych aspektów związanych właśnie z budowaniem tej kolekcji, że często te osoby już zapominają, że tym pierwszym impulsem była chęć inwestycji. Andrzej Majewski przestrzega młodych stażem kolekcjonerów przed czyhającymi zagrożeniami w postaci rankingów, mód i takich sezonowych trendów. Smagorowicz mówi, że Picasso jest obiektywnie najlepszy, ale subiektywnie niekoniecznie i że ją interesuje głównie przebywanie z przedmiotami. Jakbyście mieli
podzielić te kolekcje, opisane kolekcje na jakieś wiodące tematy albo specyfiki, to jak byście je nazwali? Co to są za zbiory? Poza tym, że właśnie głównie sztuka polska, tak? Tak. Czyli to i sztuka najnowsza, tak? No bo to też są bardzo osobiste decyzje i one się pewnie układają w jakieś bardzo osobiste historie. Tak, tak. Znaczy tutaj są ciekawe, bo też staraliśmy się pokazywać takie, i te rozmowy są robione nie tylko z pojedynczymi kolekcjonerami, bo nam zależało na tym, żeby zobaczyć też, jak te kolekcje funkcjonują przed rodzinnie, więc są rozmowy właśnie z tymi małżeństwami, na przykład Jolantą i Piotrem Marcami, czy Katarzyną i Wojciechem Szafrańskimi, Sylwią i Piotrem Krupami. I to też pokazuje wtedy na przykład taką dynamikę wewnątrz związku, tak, gdzie na przykład ale nawet Joanna Sarwa też o tym mówi, jak mąż jej kupuje, wiedząc, jakie ona ma zainteresowania tam na urodziny okrągłe, jakąś Abakanowicz i tak dalej. Więc też widać wtedy, jak dzieci są w to wciągane, jak oni na przykład mają swoją wspólną kolekcję, kolekcję, która jest kolekcją biznesową i na przykład każdy jeszcze z małżonków ma własny taki podzbiór, więc na przykład tutaj właśnie Katarzyna Szafrańska ma taką kolekcję religijną, feministyczną, tak, i też sięgającą, ale też na przykład zbierają sztukę wileńską, ponieważ właśnie rodzina stamtąd pochodzi i czują takie związki, więc to też jest coś dla nich ważnego. Więc te kolekcje ja bym właśnie podzielił na takie bardzo osobiste, czy intymne, które są czymś zupełnie prywatnym i też ciekawie o tym opowiadam, na przykład Krzysztof Nowakowski, one mają bardzo często taki wręcz egzystencjalny, czy eschatologiczny wymiar, gdzie, nie wiem, sypialnia staje się jakimś takim rodzajem takiej krypty kolekcjonerskiej, są najważniejsze moje rzeczy, to jest moja taka esencja, tak, na przykład, żeby na ścianie mieć te klepsydry Oskara Dawickiego i to nie jest dekoracyjna praca absolutnie, tak. Są te intymne takie momenty i też te takie bardziej rodzinne, gdzie to organizuje takie życie społeczne, też towarzyskie w jakiejś mierze, no i ta część na przykład to dobrze widać właśnie u państwa Krupów, którzy mają też fundację, chcą zrobić takie Kunsthalle we Wrocławiu, która jest rodzajem takiej inwestycji, trochę też takiej pracy ze środowiskiem, to działa wizerunkowo, ale też biznesowo, bo jest tam taki program, który oni sobie wymyślili, tego art partnera i też to bardzo mocno rozwijają już tak na zewnątrz, więc to już nie jest bardzo intymne, tam już są jacyś adwajzorzy, czy doradczynie, które przy tym pracują i to już jest po prostu coś, co jest poza nimi, więc to taki byłby mój tutaj podział. Tak, znaczy mi też przychodzi do głowy, że wielu z kolekcjonerów kupuje, tworzy zbiory, podzbiory prac danego artysty. I na przykład, nie wiem, Tomek Olkiewicz kupuje z każdej jakiejś tam kolejnej serii prac Anety Grzeszykowskiej jakąś pracę, tak? I w ten sposób tworzy ten zbiór. Zbiór Joanny Sarwy też jest jakby zbudowany wokół kilku postaci, które jakby ona pogłębia i tworzy ten zbiór. Z kolei Tomek Pasiek, nie wiem, jest przecież fotografem i prowadzi agencję fotograficzną i kolekcjonuje w zasadzie wyłącznie malarstwo, prawie wyłącznie malarstwo. Takie surrealizujące ale malarstwo. Takie surrealizujące i właśnie. Mówi wspaniałe zdanie, znaczy wspaniałe, takie wywrotowe, że fotografia na ścianie wygląda tak naprawdę jak fotografia w albumie, więc nie widzi sensu jej posiadania. No tak, tak. No to jest Pasik, to jest bardzo kontrowersyjnym rozmówcą, ale też właśnie ma takie ten swój moment, gdzie kupował wręcz całe wystawy, tak, artystów, których ceni, których wierzył, którzy na przykład kończyli kariery z różnych powodów osobistych. Natomiast on też jest takim ciekawym kolekcjonerem, ponieważ wspiera ich kariery, czy pracuje z nim, czy stara się ich przywrócić do takiego życia, właśnie organizując te działania w kleju. Więc też to pokazuje, że to jest nawet nie mecenat, nie pasja, tylko też taki rodzaj wchodzenia stopniowego w taką wręcz, w taką instytucję, tak, gdzie robimy zaproszenia, robimy wystawy, wernisaże, żeby tych artystów, których cenimy też jeszcze dodatkowo jakoś, nie wiem, zapewnić im widoczność, nie tylko pieniądze, ale też podzielić się nimi z tym środowiskiem. Więc to jest też taka, myślę, że bardzo ciekawa postać, która tu się pojawiła w ostatnich latach na scenie. Ja bym też zwróciła uwagę na kolekcję Piotra i Joli Marców, bo to po pierwsze jest chyba najliczniejsza kolekcja, ale też to jest jedyna kolekcja, która właśnie łączy sztukę
no może niedawną, ale taką przedwojenną, powojenną i zupełnie współczesną. I oni są bardzo, i no, tu może trudniej byłoby znaleźć jakiś taki wspólny wątek łączący te prace, ale właśnie oni są bardzo skupieni na samym obiekcie. Mhm. Bez jakby kontekstu, który jest wokół tego zbudowany i jakby patrząc na ich zbiór właśnie może widać, widać jakieś ich takie upodobania też, nie wiem, estetyczne, formalne, ale jest to taki kompletny przekrój, jeśli chodzi o czas i nie wiem, no na pewno mody, to zupełnie mody nie mają żadnego znaczenia dla nich jakiekolwiek. Mhm. Tak, znaczy też te kolekcje są głównie kolekcjami sztuki najnowszej, chociaż są rzeczywiście też szafrańcy, też zbierają taką sztukę przedwojenną i powojenną. Ja dodam, że tutaj nam Andrzej Majewski wyznaczył takie zadanie i Kamila to podjęła, bo Andrzej był zafascynowany też tą serią publikacji ING o kolekcjonowaniu sztuki. Powiedział, że ma być bardzo dużo ilustracji, tak, więc też ta książka jest bogatą. Można podejrzeć kolekcję. Tak, ilustrowane i można po prostu zobaczyć, co ci ludzie mają. I też to była taka gehenna dla zespołu Kamili, bo no te kolekcje nie są jeszcze zinstytucjonalizowane. Myślę, że jesteśmy na takim, w takim momencie, że to zaraz się wydarzy, bo ktoś musi otworzyć takie, nie wiem, pierwsze prywatne muzeum i te kolekcje zacząć udostępniać. Natomiast teraz to trzeba było po prostu zebrać reprodukcje, pofotografować rzeczy, które są w mieszkaniach i nie są nawet przez samych kolekcjonerów zewidencjonowane często i sfotografowane, więc to też jest taka okazja, żeby właśnie zobaczyć, co ci ludzie mają, bo my trochę tutaj mówimy tak abstrakcyjnie o tej sztuce, natomiast są to bardzo też konkretne prace i wybory, które jakoś reprezentują tych kolekcjonerów i kolekcjonerki. Tak, no to w ogóle, no okej, mówisz gehenna, rzeczywiście nie było łatwo, ale to był bardzo ciekawy etap pracy nad książką, bo no dostaliśmy wgląd w, no właśnie w to, co jest w zbiorach naszych wszystkich rozmówców i chcieliśmy tak zbudować tę książkę na poziomie wizualnym, żeby też pokazać jak największy przekrój. Tu jest no prawie chyba 100 reprodukcji, no też prawie 100 artystek i artystów, prawie się nie powtarzają, chociaż są tacy artyści, artystki, które się w tych zbiorach powtarzają, ale staraliśmy się wybrać takie jakby, no, albo najciekawsze, jakieś bardzo ciekawe prace, które były w zbiorach poszczególnych osób, albo takie, które wydały nam się najlepsze, czyli na przykład, nie wiem, najlepszy Maciejowski, taki był konkurs. Różnie. Można zobaczyć, kto go wygrał. Według nas. A co w książce się nie znalazło? I nie myślę tutaj o reprodukcjach, tylko o wątkach, aha, no tak, autoryzacji. To... Nie. I nie musicie mówić ze szczegółami. Ja zawsze mówię o moim słowniczku. Zrobiłem do tej książki o scenie galeryjnej taki słowniczek, który był bardzo poczytny, ale też kontrowersyjny. I tutaj też miał być mój słowniczek i go przygotowałem, ale był zbyt kontrowersyjny, więc nie będzie poczytny. I Kamila obiecuje, że go doda w drugim wydaniu, ale... Czekamy na drugie wydanie. Tak. Ja nie mogę odżałować tego słowniczka. Tam były właśnie te definicje też kolekcjonerów. Był taki podział, jak oni się tam według mnie tak jakoś identyfikują, czy utożsamiają. No ale nic, to jest taka moja tutaj, taki drobiazg. No tak, bo pracujemy jeszcze nad słowniczkiem. Wiesz, że książka była już gruba i Kamila uzna, że jeszcze 40 stron. To tak, to już nie damy rady, odpada. Chcemy to wydać na WGW, więc tak, rzeczywiście słowniczka nie ma. Zabawnego, ale też wydaje mi się, że on trochę by zmienił odbiór tej książki, bo odbiór jest bardzo pozytywny. Nie. A tam były kontrowersje, na przykład były było różne... o falsyfikatach, o jakichś takich rzeczach, które też są takie różne... o takiej bańce. Mogło być wiele osób, które się nie znalazły w waszej selekcji. Ale też są takie, jakby są osoby, które już o swojej kolekcji opowiedziały. I na przykład też fundacja wydała książkę Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej, napisaną przez Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza, w której oni również opowiadają o swoich zbiorach. Taką książkę też wydał Tomek Chmal. No jest parę tych pozycji, więc siłą rzeczy nie, te osoby nie stały się naszymi rozmówcami, mimo że ich kolekcje, strategie, motywacje są równie ciekawe. No i no tak jak mieliśmy tutaj taką listę i szukaliśmy pewnych
typów właśnie osobowości i kolekcji, więc no nie wiem, no może kiedyś powstanie druga część, to rozszerzymy wtedy ten zbiór, zobaczymy. Update za 10 lat. Tak. Bo skończyliście książkę, premiera była przed chwilą na Warsaw Gallery Weekendzie, ale planujecie kolejną o kolekcjonowaniu fotografii. Tak, oczywiście. To jest seria naszych publikacji. Tak się podłączyliśmy pod tą właściwie taki cykl ING, tych wydawnictw fundacji. Nie wiem, czy to będzie książka ING, czy będzie Adam, nasza... ale my nad nią pracujemy, tak, już w ramach fotoklubu. Tak. I za 2 lata pewnie powstanie, bo to jest w takim cyklu chyba wydawniczym robione mniej więcej. Właśnie 2 lata temu było w galeriach, teraz jest o... To jest o tyle ciekawe, że to jest rzeczywiście większy nacisk, czy współcześnie ci kolekcjonerzy, kolekcjonerki kładą nacisk na malarstwo. To trzeba też jasno powiedzieć, więc jakkolwiek jest tu Joanna Piotrowska jako taka gwiazda właśnie sztuki współczesnej, która fotografuje, jest właśnie jedną z tych artystek, która odniosła absolutny sukces międzynarodowy. I ta jej obecność na tej scenie jest bardzo taka ugruntowana. Natomiast w gruncie rzeczy większość tutaj tych artystów, artystek to są malarze i przedstawiają obrazy, które są po prostu bardzo też dekoracyjne w tych wnętrzach właśnie mieszkalnych. Natomiast my chcielibyśmy też zająć się taką może bardziej teraz wiedzą tajemną, jakąś wiedzą też o technikach fotograficznych, o kolekcjonowaniu fotografii, o tym, z czym to się je. Więc na pewno też tam będzie Piotrowska jako taki łącznik i to będzie w oparciu też o szereg kolekcjonerów. Co ciekawe, tutaj niektórzy nawet są w naszym gronie, jak Tomek Olkiewicz, czy Małgorzata Smagorowicz, Hojnowska, też zbierają fotografie, natomiast tutaj głównie no, jest też o malarstwie, o sztuce, czy o takim malarstwie najnowszym, który ma jakiś taki swój moment. Natomiast fotografia jest trochę tak zaniedbana, więc się nią zajmiemy. Tak jest. To ja dziękuję. To my dziękujemy. Bardzo dziękujemy.